Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Jedziemy samochodem. Mieliśmy plany takie, żeby pojechać do jakiegoś tam gorącego wodospadu. Zamkniemy okno, żeby nas było słychać. Ale plany się trochę zmieniły. Już od samego początku dnia. W sklepie spotkaliśmy człowieka, który nas zaprosił na kawę. Z kawy wyszło na to, że on nam pokaże lepsze miejsce. Tam nie ma wodospadu, ale jest gorące źródło. Jest inne gorące źródło, tak. Tam trochę posiedzieliśmy u niego i teraz jedzie przed nami i pokaże, gdzie to jest. A powiem wam, żebyśmy takiego miejsca nigdy sami nie znaleźli. I wy pewnie też byście się nie spodziewali, ale stąd leci gorąca woda. No. Ta woda jest tak gorąca, to ja myślałam, że nie da rady wyjść. Ale trzeba się chwilę przyzwyczaić. Wtedy już można. Ostrożnie, Lisa, żeby nie było bam. No, faktycznie, jak się wchodzi, to czuć temperaturę. A ja myślałem, że to jakaś zwykła woda sobie tu leci, a to gorąca. Kiedyś dla was zorganizujemy wycieczkę i was zabierzemy. Będzie się nazywała Gruzja Niekonwencjonalna, bo wszystkie wycieczki jeżdżą po tych takich sztampowych miejscach, bardzo standardowych, no pewnie i ładnych. Ale ja wam powiem tak, ile można zobaczyć zamków, ile można zobaczyć twierdz, ile można zobaczyć kanionów, a w żadnej z tych wycieczek nie ma takiego miejsca jak to, które jest po prostu zajefajne, jest niepozorne, bo nie jest jakieś może piękne, po prostu wykopany rów, z której leje się gorąca woda, ale właśnie to jest coś pięknego, że takie, dotrzeć do takich miejsc, to jest coś wspaniałego. Ja już się tutaj taplałem i sam nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ponieważ na zewnątrz jest bardzo gorąco. 30 stopni w cieniu. Ta woda, podejrzewam, ma 35 stopni. A mimo wszystko siedzimy w tej wodzie i jest nam bardzo przyjemnie. Na początku jest wrażenie, że jest bardzo gorąco, ale po chwili jest bardzo przyjemnie. Sto metrów dalej jest rzeka, gdzie jest zimna woda, więc jakby się ktoś za bardzo nagrzał, można się iść wykąpać do zimnej wody. Polecam wam szczerze. Co to? Jest fajnie, super. Trochę ciepło, ale przyjemnie. Ale niepozorne miejsce, nie? Tak. Nie dość, że ta woda jest gorąca, to jak ten pan, który nas tutaj przyprowadził, powiedział, ona jest też lecznicza. Ona ma dobre działanie na jakieś takie obrzęki na skórze. Ktoś ma jakieś pryszcze, jakiś trądzik, coś takiego. No to właśnie przychodzić tutaj kąpać się, no to tego wszystkiego się pozbędzie. A ja wam jeszcze powiem, że jest gorąca woda, to musi być też zimne piwo. I tutaj takie piwo, co prawda, zrobione w Gruzji, ale na licencji holenderskiej. Bawaria się nazywa. Nederland, Holland, więc całkiem niezłe. Oczywiście Gruzini piją piwo, żeby się ochłodzić, a jeśli chodzi o ich narodowe trunki, no to jest wino i jest czacza. Dzisiaj próbowaliśmy już czaczy, wina jeszcze nie piliśmy. No ja wypiłem kieliszeczek, no bo nie mogłem więcej, prowadziłem samochód, ale jesteśmy zaproszeni na kolację, więc podejrzewam, że przy kolacji wina będzie, czy czaczy będzie więcej. Oh my god! Gorące źródła to już coś, ale powiem wam, że rzeczka jest dopiero przednia. Szczególnie, że jest bardzo ciepła. Nie wiem, cieplejsza niż powietrze, bo wchodzi się do tej rzeczki, jest cieplej niż na zewnątrz, a na zewnątrz w cieniu jest chyba 20. To było 30, teraz już jest bliżej wieczora, więc się troszeczkę ochłodziło. Ale wchodząc do rzeki jest przyjemniej niż wychodząc z rzeki. Lisa, jak się kąpię pod mostem? Ja? Chodź, pokaż się do kamery. Powiedz, jak się kąpię, dobrze jest?
Przyjemnie? Ja? Ja, tak. Ja? Woda cieplutka, nie? Tak. Zrób skok. Tutaj, gdzie ona teraz pływa, to jest głęboko. Ona nie dotyka dna. Ona po prostu nauczyła się już na tych skrzydełkach dobrze pływać. Raz, dwa, trzy. To masz tam. Rób skok. Peter, Lexo! 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 Dzień dobry! Cześć! Już kolejny dzień. Rano, no już nie tak bardzo rano, wcześnie. 9:30, więc tak. Dla nas wcześniej. Tak, to prawda. Już jedziemy. Teraz jedziemy do miejsca, gdzie wczoraj zamierzaliśmy dojechać, czyli do gorącego wodospadu chyba. No. Zobaczymy. Bo to tak naprawdę wczoraj też dojechaliśmy do wodospadu, tylko z sztucznego. Nocowaliśmy u pana, który nas zaprosił tam do siebie, do domu. Jedliśmy kolację i spaliśmy w ogródku. Bardzo przyjemnie, w cieni, przewiew był pod daszkiem, tak, więc super. Śniadanko fajne, zjedzone. Tak, i jedziemy dalej. Zobaczymy, czy dzisiaj uda się dojechać, czy nie. 14 km, 22 minuty. Tak, i nie jedziemy do sklepu po drodze. No, tak, zakupy mamy. Co potrzebowaliśmy wczoraj, to nie zużyliśmy, no bo taka tu jest gościna. Nawet mamy jeszcze więcej, bo dostaliśmy w prezencie ciastka. Już nauczyliśmy się, że nie trzeba po prostu ufać Google Maps. Tutaj w Gruzji zawsze trzeba sprawdzić, co proponuje, czy to nie są najmniejsze białe dróżki. Więc wybraliśmy trochę swoją trasę tymi szerszymi białymi dróżkami, ale nie jest dużo lepiej. Jak widzicie, nawet taka droga, która niby jest utwardzona, tak wygląda czasem. No jest ładna, ale tak. Może fajnie byłoby rowerem jechać. No nie wiem, tam czasem tyle kamieni było, no, że na rowerze nic fajnego by nie było. Maciek, czy cieszy się? Cieszę się zajebiście, bo piękna droga, słuchajcie, jechaliśmy, ale nie na ten samochód. No szkoda, po tych kamieniach, dziury, szkoda po prostu mi auta. 6,5 km. Tak, z przyjemnością terenówką bym sobie przejechał nawet dwa razy, ale nie tym samochodem. Ale jesteśmy blisko celu. Czekajcie, skręcam w prawo. Miało być 30 parę minut cała trasa, a wyszło prawie godzinę. No, ale podobno już jesteśmy blisko miejsca. Jeszcze minutę. Gdzie chcemy dojechać. Asfalt. No to dotarliśmy na miejsce. To jest kanion. Z tej strony mamy rzekę, po prostu rzekę. Natomiast tam już wydobywa się para. I był tutaj pan, bo to jest tak troszeczkę zorganizowane. Tutaj trzeba zapłacić za parking 3 lari. Myśmy nie mieli 3 lari, bo całą gotówkę wydaliśmy, więc daliśmy mu, nie wiem, w drobnych chyba 1 lari, ale nie było problemu. I nam objaśnił, że wydobywa się woda, która ma 95 stopni Celsjusza. 98 nawet. Czy 98, tak? Mhm. Podobno z tych budek gdzieś jest rura wkopana bardzo głęboko, ona gdzieś tam ścieka i tam się tworzy ten tak zwany wodospad gorący. No na pewno pójdziemy zobaczyć. Miesza się gdzieś tutaj z wodą i tam podobno jest taka dobra temperatura. No bo wiadomo, w 98 stopniach nikt by się nie wykąpał. Ale podejść tam mogę, pokażę wam. Więc jest tu w miarę sympatycznie. Jest też policja, więc tu pilnuje porządku, no i bardzo dobrze. Słuchajcie, nie będę dotykał. Widać, że paruje, a na zewnątrz jest 35 stopni w cieniu. Tutaj gorąco, ale nie parząco. Znaczy, pewnie trzeba się przyzwyczaić. Na początku troszkę parzy, ale już jest lekko wystudzona na pewno. Zobaczymy, co dalej. Bo jak nam się spodoba, to pewnie tu będziemy chcieli zostać. Cały dzień spędzić znowu nad wodą, no ale tak jest super. Podoba ci się?
Tak, wygląda ładnie. No jest dużo prąd, więc nie wiem, czy w rzece naprawdę da się się wykąpać. Musimy to zobaczyć. Chyba spokojniejsza woda. Może, a ale to... tam wygląda na bardzo płytko. Ale no na zobaczymy. Razie zobaczmy ten gorący wodospad. Tak. Tak. No i co? Ciekawe, nie? Wygląda ciekawie. Ale wsadziłam tutaj palce do wody i jest gorąco. Bardzo. I wygląda bardzo ślisko, więc nie wiem, czy się odważy. Nie, to raczej się nie kąpię pod wodospadem, tylko tam przy rzece są takie jamy wykopane. Aha. Bo myślałam, że on powiedział, że tutaj da się wytrzymać. To chodzi właśnie o te dziury. Nie, tutaj na pewno jest gorąca woda. No. Ale ładnie wygląda. Ale ładnie wygląda, tak. Może zimą by się dało. Może. No to miejsce jest przepiękne, warte, słuchajcie, warte odwiedzenia. Woda w rzece wydaje się być chłodna, ale to jest tylko złudne uczucie. Na początku jak się wchodzi, to jest chłodna przez pierwsze 30 sekund. Potem jest po prostu ciepła, można w niej siedzieć cały czas. A jakby komuś było za zimno, no to tam 100 metrów dalej te gorące źródła, co wam pokazywałem. Ale tego byście się nie spodziewali. Zaraz wam pokażę. Chciałem wam pokazać, że takie rzeczy to tylko w Gruzji. Ja sobie siedzę w wodzie, a tam przed chwilą był koncert. Pan grał na gitarze do akompaniamentu. Akurat zrobił sobie przerwę. Więc nie słyszycie muzyki, ale myśmy tu przed chwilą z Lisą siedzieli i słuchaliśmy. Zarąbiście. W ogóle w tym rejonie jest dużo takich miejsc, takich kanionów. W ogóle tu jest dużo wody, dużo rzek. No. Już nam pani tutaj poleciła kolejne dwa miejsca, może jeszcze jedno dzisiaj odwiedzimy, zobaczymy. U nas plany nie są sprecyzowane i szybko się też zmieniają. Tu widzieliście, pan płynął na takim kółku. Te kółka tutaj można też wypożyczyć 10 lari, tylko nie wiem za godzinę czy za ileś, ale jakby ktoś chciał, to również można. Zobaczcie, tutaj te kółeczka są. Jedziemy już dalej, a po drodze cały czas widoczki na tę rzeczkę. Bardzo ładnie tutaj jest. Właśnie schodzę do rzeczki Abasza. Tutaj kawałeczek dalej jest kanion Martwili. Tam jest park, płaci się za dostęp, znane miejsce w ogóle. Ale myśmy się zdecydowali, że tam nie wejdziemy, bo z Lisą i tak nie będziemy w stanie to tak dobrze zwiedzić, żeby ten bilet się opłacał. Ale tutaj jest kanion Goddashi, jeśli dobrze pamiętam. Widziałam przed chwilą na tabliczce tą nazwę. I tutaj podobno też jest bardzo ładnie, bo przed chwilą Maciek tutaj był, żeby zobaczyć. A teraz ja schodzę. Jest trudne zejście. Muszę powiedzieć, że trochę strasznie się chodzi tutaj po tych kamieniach, bo jest bardzo wysoko, więc wolę sobie posiedzieć i patrzeć. Pojechaliśmy jeszcze troszeczkę dalej i znaleźliśmy bardzo fajne miejsce nad rzeczką. Teraz akurat ktoś włączył głośną muzykę. Ale było tu bardzo spokojnie, było trochę więcej ludzi niż teraz. Wszyscy się kąpali, myśmy się też kąpali. Maciek już jakieś nowe znajomości ma. I tam jakieś orzeszki, chlebek, piwko pijemy. To jest Dawid. Nie mamy wspólnego języka, parę słów po polsku, parę słów po rosyjsku, po turecku i po gruzińsku i jakoś się rozumiemy. Polsko na zdrowie, to jest tost. Zakartwello kawi marjos. Zakartwello sta polonez kawi marjos. Polonez kawi marjos. Dziękuję bardzo, smatana.
Polonezka Sakatulska, Polonezka Sakatulska, Madovili, Ukrainaska, Echa Tuletka. No i tutaj raczej też zostaniemy na noc, bo jest tu płaski teren. Podejrzewam, że potem też będzie spokojnie i cicho. Dzień dobry, witam kolejnego dnia. Miejsce, gdzie spaliśmy, przeurocze, przecudowne. Tutaj wieczorem jeszcze było troszeczkę ludzi, ale oni wszyscy około godziny 10 się rozjechali. I oczywiście wszyscy nas zapraszali, żebyśmy do nich przyszli, jakiegoś arbuza skosztowali, nalewali piwo, dawali chleb, no co mieli po prostu ze sobą, to nas ugościli. Potem była muzyczka, potem były tańce, ale jest jedna zła rzecz, że słuchajcie, oni zostawiają po sobie bałagan. Nie wszyscy, nie powiem, ale było tutaj dość naśmiecone i jak tylko wstałem rano z namiotu, po prostu serce mnie zabolało. Złapałem się za serce i mówię, muszę to posprzątać. No i wziąłem się do roboty. Trwało to 5 minut, słuchajcie, nazbierałem taki wór. Tutaj zaraz dojedziemy do miejscowości, będzie kontener, tego po prostu wyrzucę. I tutaj od razu zrobiło się sympatyczniej, od razu zrobiło się tak swojsko. A tak to był tutaj kubka śmieci, no nie można tak robić, no. Jest piękne miejsce nad rzeczką, o to chodzi, żeby jak się przyjeżdża, przywozi jakieś picie, jakieś tam kubki jednorazowe, co to za problem później, i tak wszyscy tu przyjeżdżają samochodami. Schować, zabrać, wyrzucić w miejscowości. No niestety jeszcze widocznie tutaj ludzie tak nie myślą, to już u nas kiedyś też był przecież syf, ale nie wiem, już od 10-15 lat raczej ludzie po sobie sprzątają, chociaż oczywiście też zdarzają się śmieci w lesie, wiem, bo widziałem nieraz, zresztą parę lat temu jak przejeżdżaliśmy przez Polskę, to też tych śmieci dużo leżało. Niestety to już jest wychowanie człowieka, cóż zrobić, ale kto nas ogląda, mam nadzieję, że nie śmieci. A plan na dzisiaj mamy taki, że śniadanie, kąpiel, pakowanie naszego ekwipunku i jedziemy w kierunku Parku Narodowego Racza, tak? Tak, tak. To wczoraj ustaliliśmy, no. Ale to już zobaczycie wszystko w kolejnym odcinku, bo ten odcinek już chyba od 3 dni trwa, więc mieliśmy bardziej robić kompaktowe odcinki, żeby się szybciej, łatwiej montowało. Także na tą chwilę tutaj rano się z wami pożegnamy, ale pewnie za chwilę będziemy się witać w nowym odcinku. Może już nie z tego miejsca, może gdzieś z trasy, z jakiegoś pierwszego, innego, ciekawego miejsca. Także dziękujemy za oglądalność, dziękujemy za to, że zostawiacie nam komentarze, to jest super. Piszecie do nas, dziękujemy za lajki, dziękujemy za subskrypcje i za udostępniania, bo wiem, że też są. A to dla nas jest niesamowite wsparcie dla naszego kanału. YouTube niestety nas troszeczkę dołuje, więc jak możecie, to róbcie to, co wszystko przed chwilą powiedziałem. A tymczasem do zobaczenia. Lisa nas też woła. Ona chce już się kąpać. Ona tylko wstała, wysikała się i mówi: do wody, kąpać się. Pa. Pa.